No to let's go. W kurnym prawym rogu Mikołaj Lazar Ogonowski, a tutaj Nib, czyli Alex Sunderhalf ze Stanów Zjednoczonych, dwóch znakomitych graczy StarCrafta 2. No i miejmy nadzieję, że trochę bardziej znakomity okaże się Polak. No, była duża szansa, że to będzie Showtime. Na szczęście chyba tak się nie zdarzyło. Tak myślę, że na szczęście. No to wcale nie jest taka pewna sprawa. Nib też potrafi zagrać w zasadzie równie dobrze, a czasami pewnie i lepiej niż Showtime. Także niełatwy temat to mimo wszystko będzie. No ale przed Mikołajem myślę, że to jeszcze wszystko. Mam nadzieję, że dobry będzie ten balans dźwięku, bo to trochę trzeba czasami się dostosować. Jeszcze chcę zobaczyć w sumie ścieżkę Niba w tym turnieju. On też musiał kilku dobrych zawodników pokonać. No tak, w sumie pokazywałem mecz Hiro Marin na Niba, gdzie Hiro Marin oczywiście go pokonał w górnej drabince. Ale zobaczę jeszcze, kto tam w Losers Bracket i kogo ogólnie musiał pokonywać Nib, jak tam jego dyspozycja, bo tylko po tym jednym meczu go pamiętam. Ta drabinka jest naprawdę ogromna. Aha, Nib pokonał Trifaxa, DNS-a i potem w dolnej drabince musiał zmierzyć się z Showtime'em. Ej, to w sumie mało meczów zagrał Nib. Jakoś tak niedużo tego wyszło, mam wrażenie. No ale wszystko rozciągnięte w czasie i też na pewno sporo. To mimo wszystko go już energii kosztowało. Jeżeli chodzi o Niba, to pamiętamy właśnie, że on jest ze Stanów Zjednoczonych. No nie wiem tylko na którym wybrzeżu, gdzie on tam stacjonuje, gdzie on mieszka. Jeżeli Los Angeles, to czyli te zachodnie wybrzeże, no to już ma 14:18. No nie jest to najcięższa godzina do grania. Dużo cięższa byłaby jakaś druga w nocy. O mój Boże! Naprawdę? Time oddał Walkovera? Padła mu psychika? No ale się nie dziwię, że mu padła, jak u nich jest 6:18. Znaczy 6:18 jest w Korei Południowej, więc tam w Chinach to troszeczkę inna godzina, ale dalej taka nocna, że time się wykruszył, co jest w sumie piękną sprawą. Znaczy, to jest to już potwierdzone gdzieś tam. Bo na razie w drabince, ale w drabince to póki co i tak nic nie będzie widać. No. No ale to dalej faktycznie odpada jeden mecz potencjalnie Lazarowi, natomiast dalej trzeba będzie jeszcze pokonać kolejnego gracza, albo Hiro Marina, albo Lambo, albo Kelazura. No ale to by było, to mi się podoba, tak, bo Time to jest jednak problematyczny oponent. Time przegrał w kurnej drabince z Curem w meczu kwalifikacyjnym. No i może uznał, że już nie będzie tutaj czekać dodatkowo. No ale a propos już tego meczu, który oczywiście mamy na naszych ekranach, to Nib zaczyna od Stargate'a, zaczyna od presji adeptkowej, czyli stały element gry praktycznie Protossem na Zerga, chociaż no, czasami może niektórzy tego nie robią, żeby jakoś tak zmylić przeciwnika, ale powiem wam, że na Elazera to wielu Protossów lubi robić, bo pewnie nierzadko się udaje. Chociaż za dwie drony, przerwane częściowo wydobycie. Zobaczymy. Aj, nie zamienił, nie zdołał zamienić spora tej dronki. No i trzy zniszczone. I do tego jedna adeptka uratowana. No nie było najlepiej. To raczej słaba defensywa była. Ale robi co może Mikołaj. Bardzo mnie ciekawi też styl Niba, bo Showtime'a troszeczkę widzieliśmy, tak jak mówiłem, w poniedziałek Elazer zmierzył się z Showtime'em, w niedzielę również, więc styl Tobiasa jest taki troszeczkę Elazerowi znany. Pytanie jak ze stylem Niba. No pewnie oni grają w miarę podobnie, bo już widać, że jest jedna Oracle i Void Ray. Chociaż w sumie Showtime to nie przepada za Void Rayem. On bardziej taki jest oraklowy. Na Nib preferuje trochę inne rozwiązania. No i co ciekawe też ze strony Niba mamy Robo Twilight. Nie wiem czemu, ale to wygląda dla mnie jak jakiś Christianer build, w którym to trochę właśnie też... Znaczy praktycznie zawsze Christianer mówił, Lazar wlatuje tymi dwiema adeptkami, mieliśmy to. Teraz jeszcze trochę takiego przeszkadzania z powietrza i potem potencjalnie Archon Drop albo jakieś inne dziwne ataki. Ej, naprawdę, to wygląda jak jakiś Christianer build. Może nie pod niego go zajumał, chociaż no kiedyś też tak ogólnie grali czołowi Protossi. Z Archon Dropem. To naprawdę w porządku zagranie. No niestety, tu kolejne jeszcze jakieś drony zostały zniszczone. Łącznie to już są na pewno odczuwalne straty dla Elazera, bo około 10 dron. Chyba, znaczy wydaje mi się, że 7, ale to trzeba by za chwilę zobaczyć.
Jakby co, nie jestem obserwerem, nie kontroluję kamery, nie jestem nawet w grze. Ale wszystko widzimy. Jakieś dwa dni temu na streamie Lazar ogrywał Niba w systemie rankingowym na ladderze. Okej, okej, okej. No zdarza się. Archony oczywiście z Prisma. No i troszeczkę szczęśliwa sytuacja dla Elazera, bo 5-6 królowych, jak to no dobrze wiemy, i Elazer zresztą też wystarcza, żeby takiego Archon dropa w miarę zatrzymać. Jeszcze czasami trzeba użyć transfuzji albo dwie, ale jest okej. Okay. Gorzej jakby tutaj na przykład jeszcze ze 4 zloty wcześniej przywołał Nip i razem z nimi za królowe się zabrał, ale tak się nie dzieje. Tutaj jeszcze pułapka, która zamrozi dwie drony, czyli też nie tak źle. No i musi pamiętać Elazer o ponownym rozlewie biomasy, bo dość też stałym elementem gry takiego Archon Dropa jest szybkie dosłanie do niego obserwatora i wtedy niszczymy Kryptomory, żeby się za mocno zerk nie rozlał na mapę. No dobrze, jakby Oracle pękła już, byłby z nią spokój. Polak powoli myśli też o Spire. No wielu zergów gra takim stylem, w takim wariancie. Na Archon Dropa, na Protossa, który no, nie zagrał jakiejś dużej liczby, załóżmy, Feniksów. Disruptory są też oczywiście kolejnym elementem kompozycji Niba. Lazer lubi tak właśnie ostro zadronować i potem masą wbijać się przeciwników. Robi to zarówno na Protossa, jak i na Terran. Nie wiem, czy Spire zostanie przyuważony. Możliwe, możliwe. Nie, okej. Okay. Niby widział, ale niekoniecznie reaguje, chyba że ten atak jest tak jakby reakcją na Spire. No, Elazer, gdzie twoje wojsko teraz? Wojsko jest w drodze. O, ale kula! Ej, ta kula nawet zloty rozwaliła. No, naprawdę była słaba kula. No dobra, fatalny atak Niba, jak mam być absolutnie szczery. Ale dobrze! Doskonale! Tutaj akurat dopinguje zerga. Nie, naprawdę, elegancko. Jakie cenne jednostki stracił przecież Niip. Archona, Sentry, Disruptora, no wcześniej też Oracle. Za dwa roacze, dwie królowe? Nie ma problemu. Nawet lepiej. No i Lazer zaraz będzie mógł wystosować nie dość, że przelot, nalot jakiś mutaliskowy. To jeszcze oczywiście atak lądowy, Roach Ravager, może na trzecią bazę Niba, gdzie zdecyduje, tam zaatakuje. Trochę w ciemnościach jest Nip, chociaż tak naprawdę też jeden obserwer mu go poinformował mniej więcej, gdzie idzie Elazer i dlatego on tutaj jest tak ustawiony. Jest tak jeden obserwer między, no powiedzmy tak, po środkowej części mapy Elazera. I czasami tylko tyle wystarczy. Motaliski próbują coś działać, niestety tutaj już zdołał się wybudować kanon i kilka stalkerów też pomoże. To kolejne proby wychwytywane. Jak widzimy, bateria nie jest specjalnie skuteczna, no bo jedna salwa mutalisków niszczy robotnika Protossa. One padają wolniej, no bo ta druga czy trzecia probka, która może by została szybciej zniszczona, bo jak pamiętamy, obrażenia, no, ciosy mutalisków się odbijają od celów, ale wtedy bateria to wszystko zalecza, no i wtedy jakoś tak w miarę wolno, powiedzmy, że zerk to niszczy, no ale i tak tempo jest takie, że nie można lekceważyć mutalisków, nawet takiej, wydawałoby się, niskiej liczby jak 8. No za stalkerami też Elazer nie powinien się wymieniać. Nie ta proporcja. Nie wiem, czy to dobrze, że Elazer teraz nie atakował, tylko tak trochę czekał. Ale w sumie nie był na tyle dobrze ustawiony, chyba żeby zaatakować. No, wędruje powoli w kierunku Greater Spire, bo Hive'a już buduje. Może jakieś inne technologie też zobaczymy. Jednocześnie myśli o Banelingach. 91 dron, no teoretycznie to będzie taka masa, to będzie taka siła przebicia. Co interesujące, Nip też gra podwójne Feniksy, ciekawe ile ich zbuduje, bo no 4 to jest absolutne maksimum, jakie jest mu potrzebne na te kilka mutalisków. No i przechodzi we Fleet Beacon i zaczyna ulepszać jednostki powietrzne Nip. No jest w tym pewne niebezpieczeństwo. No i tutaj jak widzimy, nie dość, że Disruptory, Kanony, Archony.
To już jakieś baterie, zeloty. No naprawdę ciężko będzie się przez to przebić Lazarowi, nawet jak ma trochę lepsze liczby. No ale w pewnym momencie chyba będzie musiał. 37 Bane'ów. Zaraz będzie dodanych u Lazera. No i albo wjeżdżamy w Nexus, albo w sumie nie wiem, no jakoś zawsze fajnie, mądrze wjeżdża właśnie w kilka lokalizacji jednocześnie Lazer. No i to może być właśnie ten atak. Kilka Bane'ów skierowanych w proby Niba. Niestety reakcja jest nie najgorsza. No ale i tak 7 probek to zawsze coś i kilka struktur defensywnych. Tutaj się też, jak widać, spróbował, ale bezskutecznie przebić Lazer. Natychmiast robi z powrotem pełny limit. Dużo zerglingów, bo kilkadziesiąt i do tego pojedyncze roacze. Cały czas ulepsza też powietrzne jednostki Lazer, mimo że ich chyba teraz nie ma za bardzo na mapie. Ale może myśli o Broodlordach. Z kolei NiP kariery. Bardzo niski limit Protossa, 150 niecałe. Ale on stawia na bardzo takie potężne, powiedzmy, wojsko, które wolno się buduje, jest drogie. Ale jak je zdąży zrobić, to już wtedy znowu będzie mieć duże problemy Polak. Oj. No taka kontra Feniksami w sumie jest niegłupia, no ale trochę niemądry wylot, skoro mutaliski dalej są na mapie. O, doskonale. Tutaj nawet High Templara rozwalił Lazer, nie wspominając o probach. I nawet pylon pęka, co oznacza, że kanon jest nieaktywny. Lazer wchodzi na te bardzo cenne archony i Disruptora. To jest świetny atak. Dlaczego on taki jest udany, to nawet nie wiem. Ale no może Nip właśnie przeinwestował w takie cenne rzeczy jak kariery. Stargate'y też trochę kosztowały i zabrakło mu zwykłej obrony. No doskonale. Bardzo mi się podoba, że Lazer znalazł tę lukę w obronie i to już jest GG. Nice. Very nice. Pierwsza mapa dla Polaka, ale dziwnie łatwa, nie wiem, czy tak można o niej powiedzieć, ale na szczęście nie doszło do karierów. GG. Kolejna mapa to będzie Berlingrad w kurnym lewym rogu, NiP w dolnym prawym, Lazer. No i niech się mu tutaj poszczęści. Widzę, że coś leciutko tak przycina, klatkuje, nie wiem, czy tak ma być, czy to jest normalne, czy coś trzeba wyłączyć i włączyć może, zabłysnąć wiedzą naprawczą. Może jeszcze chwilę popatrzę, czy to tak, ale to dalej tak trochę klatkuje. No momencik, zaraz zobaczymy, czy to się poprawi, czy to jest u nich, czy to jest u mnie. Dobra, wracamy i już powinno być dobrze. 1-0 dla Lazera, jeszcze jedna mapa i będzie on już w sumie w meczu kwalifikacyjnym, bo podobno time się skruszył i wycofał. Już ma dość time czekania i grania po nocach. Czy w nie najlepszych godzinach, przynajmniej dla siebie, bo to już może nawet poranek powoli u niego będzie. No mam nadzieję, że tutaj tylko jedną rzecz na razie poprawi, jeżeli chodzi o właśnie o początkowy etap gry Lazer, czyli lepiej się obroni na te pierwsze adeptki, bo no czasami to kuleje. Tak jakby się... Nie przekłada to złe słowa, jakby tak po prostu lekceważył właśnie adeptki przeciwnika. No bo jednak trzeba te kilka zerglingów zagrać. No i do tego też oczywiście manewrowanie dronami królową jest ważne. Czy według mnie lepiej jest zagrać PBZ Disruptory czy Storma na początku? Storm na zerga taki szybki... Tak średnio bym powiedział, tak średnio, raczej Disruptory. Ale na początku to też nie wiem, czy to jest dobra myśl, bo na początku to z reguły gra się Stargate'a albo jakiegoś Adept Pusha. No bo taki szybki Storm Drop to, no to nie ma takiej dużej siły przebicia, bym powiedział. Prędzej Disruptory, ale one też nie są jakieś niesamowite na początku, tak bardziej... Jak się trochę chcemy pobawić, no. Chociaż taki Hero, czy inne SOS czasami grali tak na czołowych zergów świata i potrafili potem jeszcze wygrywać, no ale to jest ich wielki skill. O proszę, między bazami rotacja dron, którą próbował przechwycić NiP, ale Lazer się dobrze zachował i uciekł. No moim zdaniem w porę, bo tylko jedna drona stracona. O, i tutaj też jest dwójka królowych, doskonale, dobra. No to od razu już milej się patrzy, jak taka defensywa u Lazera występuje.
Orakle śmigają środkiem mapy. Tutaj jest na przykład szansa do rozwalenia kryptomorów, ale chyba nie zadowala taka rzecz Niba, chociaż... A jednak jednego kryptomora zniszczył. Czy to w czymkolwiek mu pomoże? No, prawdopodobnie nie. Laser tak rozlewa tę biomasę, chociaż... Jak się zastanawiam, czy myśli nad jakimś Queen Walkiem, bo to też by było w jego stylu. Zwłaszcza w takim położeniu, w takiej sytuacji. Kilka zerglingów jest. Teraz właśnie pytanie, czy drony nie będą tracone w zbyt dużej liczbie. Niestety Oracle się dołączyły. No i też królowe z pierwszej bazy, z drugiej bazy. Jest nieźle. Czy jakaś padła? Ta Oracle? Nie, nie padła. Trochę obserwator, tak. Zniosło go na lewo, ale jest też taki błąd, jak się obsuje StarCrafta, że czasami przeskakuje ekran i to jest... No to jest jeden z tych błędów, które są. Wszyscy o tym wiedzą. Ale błąd raczej nie zostanie usunięty w tej dekadzie. No więc tak, czasami może coś przeskoczyć. Overlord zniszczony. No i działamy dalej. Laser coś tam się minimalnie właśnie dowiedział Overlordem. Chyba jakiś budynek w Naturalu Protosa, zapewne Robo Facility. I po raz kolejny idzie w kierunku szarży oraz Templar Archives, ale oczywiście to już nie jest ten wariant, gdzie robi szybkiego, takiego bardzo szybkiego Archon Dropa. Może zrobi późniejszego, może zrobi jakiś ogólnie trzybazowy atak na dużej liczbie gatewayów. Bo takie rzeczy też mu się zdarzało grać. No ale najbardziej prawdopodobne i nawet to widzimy, jest zajęcie czwartej bazy i w miarę gra ekonomiczna. Trochę się boję o Elazera, bo on teraz widzi no właśnie kolejną bazę i tak... Obawiam się, że będzie tutaj może tak w sposób trochę szalony dronować i wtedy Nip go zaatakuje i poskłada. I nie wiem, czy to też nadal nie jest scenariusz bardzo prawdopodobny. Nip dostawia kolejne gatewaye. Nie, no dobra, najpierw by były gatewaye, a potem pewnie... Chociaż ciężko powiedzieć. W ogóle jaka to jest zachłonna czwarta baza Niba? W ogóle ona była postawiona gdzieś tam 6.20 albo w 6 minucie? A normalnie to szybka czwarta baza, jak się gra Protosem na Zerga, to jest w 7 minucie. Zresztą Nip zawsze był takim jednym z pierwszych, którzy bym powiedział, naginali te czasy czwartej bazy. No ale czy Mikołaj będzie gotowy? 67 dron na ten moment. Jedynie. Ale całkiem sporo jednostek ma polski zawodnik. To może będzie za chwilę próba wygrania i skończenia gry. Tak, tak. Ja tak, kurczę, widziałem tego... A okej! Okay. Bo Spire mnie trochę zmylił, Niba zresztą też, ale gdy Nip zauważył zwiadowcą Spire, to już może założył, że o, muszę dużo kanonów, może jakieś Feniksy i tak dalej, i tak dalej. Laser zrezygnował ze Spire i teraz chce zrobić tak w zasadzie olina na 67 dronach. Czyli atak, który albo się uda Polakowi, albo się nie uda. Skałki są niszczone. No jest duża szansa powodzenia. O, tylko żeby królowych za łatwo jakoś nie stracił. Chociaż one i tak nie mają transfuzji. Tak trochę ściągają na siebie uwagę. Tutaj była pułapka, Laser ją widział, chociaż i tak kilka jednostek może nadmiarowo wdepnęło. Bane'y szukają dobrego miejsca do eksplozji, ale nie bardzo takowe się tutaj znajduje. No ale wchodzi na Archony i te Archony już pękły? Jak szybko! No dobra, dalej. Mam wrażenie, że te Immortale najlepiej jakby szybko Laser zmęczył, bo one zadają największe obrażenia Karakanom. Dobra, skupia na nich w miarę swój ogień. Mi się wydaje, że Roach'e nie mają ulepszenia do prędkości. No dobra, niszczymy. Cenne Immortale, tam jeszcze jeden jest. Zarzuca Stalkery oraz proby Mikołaj. O, tam jeszcze jakiś Bailing się wpakował. Oho, ale jest też kontra. Od kilku zelotów. Niebezpieczna kontra. Recall na godzinę 12 chyba teraz wykonuje Nip. Tak jest, tam przerzucił swoje proby i kilka innych jednostek. Laser, miejmy nadzieję, że jakoś teraz mądrze się zachował i chyba najlepiej było właśnie, byłoby na tę bazę się właśnie rzucić. A cały czas mam jakieś dziwne wrażenie, że Roach'e nie mają ulepszenia do prędkości. Ale teraz dzięki biomasie na środku mapy powinny szybko podejść. No i niszczymy te kanony, póki są tak łatwo dostępne. Może tak, tutaj w tego pylona, idealnie, i baterie. No ale dokończyć, tak jest. I teraz już kanony nie stanowią żadnego problemu. No i mamy Elazera w meczu kwalifikacyjnym. Chyba, że Time się wybudzi. Uzna, że jednak sen nie jest mu potrzebny do życia. No ale... Nie no, tutaj już weszło. Potrzebuję jeszcze trochę posiłków. O właśnie, ta szybkość do Roach'e, tak właśnie zauważyłem, że Karakany coś wolno się poruszają.
i Laser teraz to gra, no to nieźle. Ja i tak weszło. I tak zagranie się udało. GG. No i pięknie. Well played to Laser, jest zwycięstwo, jest taki właśnie mały, przyjemny sukces, ale do pełni szczęścia brakuje jeszcze jednej wygranej. Chyba że z Time'em jeszcze będzie musiał grać. Ale podobno nie. Dobra, też ciekawe, co oni tam będą dalej na mainstreamie pokazywać. I może już wróćmy do tego. Nice. Miko lubi muta. Tak, Laser myślał tutaj o mutaliskach, ale potem jak zostały one wcześniej zauważone, to uznał, że lepiej będzie na 67 dronach wjechać w przeciwnika. GG. Dobra, fajnie, dobrze.